Józef Mehofer, wybitny malarz, witrażysta, twórca polichromii, grafiki artystycznej i użytkowej, pedagog i organizator życia artystycznego, jeden z największych artystów XIX i XX wieku, urodził się w Ropczycach 19 marca 1869 roku. Przyszedł na świat w nieistniejącym już niewielkim dworku nieopodal sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin. Chrzcielnica, w której ochrzczono Mehofera, znajduje się do dnia dzisiejszego w kościele farnym. Rodzina Mehoferów 15 lat mieszkała w Ropczycach. Ojciec Wilhelm Mehofer, matka Aldona z Polikowskich oraz bracia Józefa Eugeniusz, Alfred i Wiktor. Ojciec Józefa Wilhelm Mehofer był starostą ropczyckim, a także prezesem miejscowego sądu w ostatnim roku pobytu w Ropczycach. I kiedy otrzymał nominację na radcę Sądu Krajowego w Krakowie, rodzina przeniosła się pod Wawel. W Krakowie artysta zdał maturę oraz podjął studia na dwóch kierunkach. W Krakowie Mehofer właściwie poza podróżami i studiami zagranicznymi spędził prawie całe swoje życie. Najpierw chodził do szkoły tak zwanej powszechnej, a potem do gimnazjum Świętej Anny. Miał w ławach szkolnych wybitnych kolegów, późniejszego wspaniałego artystę i dramaturga Stanisława Wyspiańskiego, Karola Estreichera, Lucjana Rydla, no jednym słowem to tuzy polskiej kultury. I z Wyspiańskim zresztą przyjaźnił się całe życie, dopóki oczywiście Wyspiański żył, bo Wyspiański umarł dość wcześnie. Z Wyspiańskim studiowali także w Akademii Sztuk Pięknych, późniejsza Akademia Sztuk Pięknych. Tam ukończył studia, następnie otrzymał stypendium od mistrza zresztą Jana Matejki i studiował w Wiedniu oraz w Paryżu. Mehofer został profesorem w Akademii Sztuk Pięknych, trzykrotnie sprawował godność rektora tej uczelni, zrobił również doktorat na Wydziale Prawa. Pozostawił imponujący dorobek, m.in. 500 obrazów sztalugowych, setki rysunków i grafik, witraże i polichromię na najwyższym światowym poziomie. Artysta ożenił się z Jadwigą Janakowską. Ze wspomnień prawnuczki Mehofera, Anny Lewandowskiej, można wnioskować, że był szczęśliwym człowiekiem, niezwykle pracowitym i zdyscyplinowanym. Był to szalenie skromny człowiek. Szalenie skromny, cichy, pracowity, a z drugiej strony o wielkim poczuciu piękna i o wielkim talencie. I o niesamowitej pracowitości, bo co tu dużo mówić. Zostawił po sobie masę różnych dzieł i właściwie we wszystkich, prawda, i jeżeli chodzi o malarstwo, i o grafikę, i o witraże, i o całą masę różnych rzeczy. I właściwie ja tak sobie czasem myślę, że biorąc pod uwagę, że miał bardzo, życie rodzinne było dla niego bardzo ważne, był profesorem na akademii, na którą chodził codziennie rano, i miał zajęcia ze studentami, że mimo wszystko tyle udało mu się zrobić. To jest dosyć zastanawiająca organizacja i pracowitość. Tak, no bo wracał z zajęć ze studentami, przychodził do domu, szedł do pracowni, gdzie malował, przychodził do domu, następnie był obiad, który był bardzo ważnym momentem w życiu rodziny. Nie tak jak dzisiaj, że każdy je co chce i gdzieś tam ta rodzina wieczorem się spotyka umordowana i nie rozmawia ze sobą. Posiłek był rzeczą bardzo wiążącą rodzinę. I wiem, że ten obiad był ważny. Józef Mehofer był szczególnie wrażliwy, a żona artysty była jego upragnioną towarzyszką życia. Był skromny, no coś choćby przejawiało się w skromności, w zachowaniu, w takiej... Nie był natarczywy, był bardzo delikatny w sposobie ubierania, bardzo się skromnie ubierał. Był w ogóle skromną osobą. Natomiast moja prababcia była szalenie energiczna i była typem kobiety, jeżeli można by to przełożyć na dzisiejsze czasy,
określenie, bardziej powiedzmy przebojowym typem. No, prowadziła dom na Krupniczej, był dom w Jankówce, to wszystko ogarniała, jak to po dzisiejszemu można powiedzieć, w sposób bardzo na wysokim poziomie i sprawiało jej to przyjemne. Zresztą to ciekawostka jest, która może Panią zainteresować, że nasza prababka również malowała. I zresztą w jej sypialni tutaj na Krupniczej są dwa obrazy, które są jej autorstwa. Rzecz jasna robiła to tak w cichym tle mojego pradziadka, natomiast no jednak miała ten artystyczny dryk. Ewa de Richecourt, prawnuczka Mehofera, na co dzień mieszkająca we Francji, również mówi o niezwykłej pracowitości artysty. Był człowiekiem fantastycznym, z opowiadań mojego ojca. Przede wszystkim dobrym, rodzinnym, z ogromną klasą, przede wszystkim pracowitym, bardzo pracowitym. Całe swoje życie pracował bez przerwy. Przykładem ogromnym tej pracowitości i rezultatu są kartony i witraże fryburskie w Szwajcarii, gdzie pracował nad tym dziełem przez 40 lat, więc był taki regularny, pracowity i jak zaczął coś, to kończył. Znaczy nie, bez przerwy nie pracował przez te 40 lat, tylko z przerwami. Robił kartony w Polsce, zawoził je do Szwajcarii, do Fryburgu i tam one na miejscu były robione przez szklarzy i oprawiane w ołów i tak dalej, ale z bliska szalenie pilnował tych prac, żeby kolory były takie, jak chciał, bo szalenie był uczulony na kolory. Kolory musiały być głębokie, soczyste i wszystko musiało grać między sobą. Oprócz wspomnianym cyklu 13 witraży do katedry pod wezwaniem świętego Mikołaja we Fryburgu, Ewa de Richecourt mówi o innym dziele życia artysty, o Dziwnym ogrodzie. Dziwny ogród no, jest jednym z największych dzieł w branży obrazów naturalnie. Przede wszystkim jako wymiar, bo jest 2 na 2 metry i w detalu, ogromnie jest dokładny w detalu. Jeżeli się patrzy na przykład na trawę i wszystkie listki i kwiatki, które tam są z cieniami, z koniczynki, jabłka, które spadają z drzew i później suknia mojej prababki, szafirowa, z cieniami cudownymi. No i te girlandy kwiatów, które są umieszczone między. Czyli jest, no i przede wszystkim ważka. Ważka złota. Dla Anny Lewandowskiej dzieło bliskie sercu to portret florencki. Jest na nim ukochana żona artysty, czyli moja prababka. Natomiast jest to portret szczególnie mi bliski. Nie wiem dlaczego, jakoś lubię go. Jest to w pięknych zieleniach, które jak widać lubię. Tylko w butelkowej zieleni, w pięknej sukni. Każdy detal wspaniale namalowany. Jest to moja babcia, która jest powstał ten portret w okresie, kiedy byli w podróży poślubnej. I zresztą naokoło, złotą tą, są naokoło niej są elementy roślinki, która już w tej chwili nie pamiętam jak się nazywa, która jest symbolem płodności. Ona była wtedy w ciąży. Z moim dziadkiem Zbigniewem. Józef Mehofer uwielbiał malować swoją żonę. Wśród najbardziej znanych obrazów jest portret żony na letnim mieszkaniu. Mehoferowi zdarzyło się, że nie ukończył swojego obrazu. Taki obraz tutaj na Krupniczej, Pożegnania. I ten obraz jest, jak głosi przekaz rodzinny, powstał po jakimś dyzakordzie między moim pradziadkiem a moją prababką i on się chyba obawiał, że ona go porzuci, co w ogóle w tamtych czasach było niemożliwe
w sensie towarzyskim, w sensie w ogóle zwyczajowym. I zaczął właśnie malować ten obraz Pożegnanie, który jest właściwie namalowany do połowy, bo już się pogodzili, nastąpiła wspaniały happy end i nie skończył go. Z prawnuczkami Anną Lewandowską i Ewą de Richecourt rozmawialiśmy w krakowskim ogrodzie przy ulicy Krupniczej. Znajduje się tutaj dom Józefa Mehoffera, w którym obie panie spędziły dzieciństwo. Urodziłam się w tym domu i całe dzieciństwo spędziłam tu i zabawy w ogrodzie, gdzie ogród był, nie był tak ładny jak w tej chwili, trochę bardziej był zaniedbany. Wiem, że raz na rok się robiło ogromne porządki, ale zabawy były z przyjaciółmi tutaj od literatów obok, którzy przełazili przez dziury w płocie i przychodzili dzieci literatów z epoki, czyli lat 50. Posiadłość tą Józef Mehoffer nabył w 1932 roku, wnętrza przebudowano, parter przeznaczono na pomieszczenia reprezentacyjne, salon z wyjściem do ogrodu i dużą jadalnię, piętro zaś na pokoje kameralne. Kondygnację połączyła usytuowana centralnie efektowna klatka schodowa. Starannie urządzony dom nabrał charakteru pałacyku, zyskując miano pałacu pod Szyszkami. Za życia artysty odbywały się tutaj spotkania elity intelektualnej i rozbrzmiewała muzyka. Urodę podkreślał ogród, na nowo wówczas zaaranżowany przez Mehoffera. Z początkiem lat 60. syn artysty Zbigniew wobec zbliżającej się 100-letniej rocznicy urodzin Józefa Mehoffera wystąpił z inicjatywą urządzenia tu muzeum. Budynek, zgodnie z wolą rodziny artysty, został przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie. Dzięki autentycznemu wyposażeniu oraz licznym dziełom Mehoffera wiernie przywołano wygląd i klimat domu z jego czasów. Józef Mehoffer żył długo, pracowicie i pożytecznie. Z przekonaniem można powiedzieć, że nie tylko nie roztrwonił talentu, ale wielce go pomnożył i to na skalę rzadko spotykaną. Cała twórczość Józefa Mehoffera to jest bardzo piękny obraz w słowach i w kolorach. On mówi do każdego. To nie jest sztuka nowoczesna, sztuka secesji, sztuka, która piękno pejzażu tego żywego i pejzażu portretów ludzi, których portretował, miała za zadanie podkreślić piękno tych postaci, nie tylko zewnętrzne, ale jeżeli popatrzymy na te obrazy, autoportrety i pejzaże, to piękno wewnętrzne. Każdy obraz musi mieć swoje wnętrze. Dobry obraz, powiem dziś, dobry obraz, a te dobre obrazy właśnie malował Józef Mehoffer. Wszechstronność artystycznych zainteresowań budzi po dziś dzień podziw, a poziom, do jakiego doszedł we wszystkich dziedzinach sztuki, jakie uprawiał, skłania do najwyższego szacunku. Kiedyś krytycy zrobili taki jakby ranking, mianowicie ustalili 11 najwspanialszych arcydzieł, które tam się znajdują. I wśród tych 11 najwspanialszych dzieł Muzeum Narodowego w Warszawie znalazł się dziwny ogród Józefa Mehoffera. No to świadczy najlepiej o randze tego artysty w dziejach polskiej sztuki. Zwłaszcza, że brano pod uwagę także najwcześniejsze dzieła. Od wczesnego chrześcijaństwa po renesans, aż po czasy współczesne. W Robczycach znajduje się Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera. Istnieje ulica Józefa Mehoffera, a przy niej prężnie rozbudowujące się osiedle mieszkalne. W liceum ogólnokształcącym mieści się salka poświęcona pamięci artysty. Młodzież zna życie i twórczość wszechstronnego Mehoffera. W sali pamięci Józefa Mehoffera odbywają się zajęcia języka polskiego oraz wiedzy o kulturze. Na pierwszych zajęciach zawsze poznajemy sylwetkę tego artysty. Wiemy, że był on malarzem, grafikiem, rysownikiem, projektował witraże, tkaniny,
banknoty, znaczki pocztowe. Znamy koleje jego życia, wiemy o światowym rozgłosie jego dzieł i o zaszczytach naukowych, które stały się jego udziałem. Obowiązkowym punktem naszych wycieczek do Krakowa jest Pałac pod Szyszkami, czyli Muzeum Józefa Mehofera. Ale dla nas, uczniów, najważniejszy jest stały kontakt z reprodukcjami dzieł artysty i klimat stworzony w tej sali. Dzięki niemu zajęcia tutaj mają wyjątkowy charakter. Każdy z nas nie tylko pamięta jego obrazy, ale także ma wśród nich ulubione dzieła, które może opisać z detalami. Dla mnie jest to czerwona parasolka. Dla mnie zdecydowanie słońce majowe. W pracowni są też liczne albumy tematycznie związane z artystą. Dzięki istnieniu tej sali słowa Józef Mehofer nie zostaną nigdy tylko dźwiękiem. Będą pełne wyrazistych, kolorowych treści. Byli Państwo dzisiaj świadkami odsłonięcia w rocznicach pomnika Józefa Mehofera. To piękna forma upamiętnienia artysty. Ten mocny akord, można powiedzieć, w postaci pomnika Józefa Mehofera jest czymś szczególnie cennym i bardzo to jest piękny gest, piękna pamięć władz samorządowych Ropczyc, że nie spoczęły, że tak powiem, na laurach i nie zadowoliły się tym, co już było, ale na ile mogą, a więc w ten sposób taki bardzo okazały, starają się jeszcze tę pamięć poszerzać i utrwalać. Mehoferowie dochowali się 5 synów. Artysta zmarł 8 lipca 1946 roku w szpitalu w Wadowicach. Spoczywa na cmentarzu rakowickim w Krakowie, w grobowcu przodków ze strony matki, u boku rodziców. Tu także spoczywa jego syn Zbigniew i wnuk Ryszard.